Huta Pokój została założona w 1840 roku przez Davida Loewenfelda, Moritza Friedlandera oraz Simona Lowiego. W roku 1884 powstała tu Stalownia Tomasowska, zaś w 1887 Martenowska. Po podziale plebiscytowym Górnego Śląska teren ten przypadł Polsce i otrzymał nazwę Nowy Bytom. Właściwe miasto Bytom przyłączone zostało do Niemiec. W dwudziestoleciu międzywojennym Huta Pokój była największym tego rodzaju zakładem w Polsce. W 1933 roku uruchomiono w niej pierwszą walcownię blachy na zimno w oparciu o wynalazek inżyniera Tadeusza Sendzimira. Przesunięcie Wielkiego Pieca w Hucie Pokój. Jedna z pierwszych tego typu operacji w Europie. 25 września 1968 roku rozpoczęto pierwszy etap przesuwania Wielkiego Pieca. Kolos ważący 1780 ton zmienił swoje położenie o 7,5 metra. Cała akcja trwała około 20 minut. Decyzja o przesunięciu pieca była związana z przebudową zakładu piecowniczego Huty Pokój. Po przebudowie i przesunięciu archaiczny wtedy piec stanie się obiektem zmechanizowanym oraz zautomatyzowanym. W momencie, gdy przesunięto Wielki Piec, możliwe było rozpoczęcie drugiego etapu prac, czyli zamontowanie wyciągu skośnego o wadze 100 ton oraz wysokości 50 metrów. Przy pomocy wielkich, ciężkich dźwigów udało się go przymocować do pieca. I wreszcie 2 października o godzinie 13:57 rozpoczął się trzeci etap przesuwania Wielkiego Pieca. Przed Hutą Pokój w Nowym Bytomiu zebrały się tłumy ludzi. Ze stanowiska dowodzenia pada komenda transmitowania przez głośniki. Proszę włączyć główny załącznik wciągarek. Rozpoczyna się operacja. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Rusza winda 4. Liny przymocowane do wyciągu skośnego napięły się. Proszę naciągnąć pozostałe windy. Uruchomić windę numer 1 i 4. Operacja zakończyła się sukcesem. Piec został przesunięty o kolejne 11,5 metra. W sumie zmienił położenie o 19 metrów. 20 lat później, w 1987 roku, przeprowadzono prace modernizacyjne, dostosowując urządzenie do wytopu żelazomanganu. Kolejne prace remontowe przeprowadzono w latach 1995-97. Jednak wznowienie produkcji rozpoczęło się dopiero w 2004 roku. Ostateczne wygaszenie pieca ze względów ekologicznych nastąpiło w dniach 1-2 luty 2005 roku. Sprawa pieca stała się głośna w roku 2011 roku. Według nieoficjalnych informacji miłośników tutejszych industrialnych zabytków firma Stalmag, do której od początku XX wieku należały obiekty huty, chciała go wyburzyć. W wyniku działań wspomnianych entuzjastów oraz miejskiego konserwatora pod koniec 2011 roku Wielki Piec wpisano do rejestru zabytków. Ponieważ jednak firma Stalmag złożyła stosowne odwołanie, sprawa trafiła do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego i na pewien czas tam utknęła. Pod koniec 2012 roku decyzją Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Katowicach obiekt został wpisany do rejestru zabytków, a po wielu latach starań Wielki Piec Huty Pokój w Rudzie Śląskiej 18 grudnia 2018 roku stał się własnością miasta. Planowane jest utworzenie w tym obiekcie wystawy o historii huty i hutnictwa w Rudzie Śląskiej, trasy turystycznej wraz z punktem widokowym, utworzenie kawiarni, być może także restauracji, a także sali konferencyjno-wystawowej i pomieszczeń biurowych. Wielki Piec ma zostać udostępniony mieszkańcom. A teraz popatrzmy, jak wygląda ten piec z lotu ptaka.